stażyści, którzy mają uprawnienia do kierowania ruchem, zostali przeniesieni czy oddelegowani do kierowania, do pomocy kierowania ruchem na tej drodze wjazdowej do Kozna. I czy pan burmistrz dla tych osób, które według mnie bardzo ciężko pracują i dzięki nim Kolno jest w miarę przejezdne, czy będą jakieś, pan burmistrz dla nich szykuje jakieś nagrody, czy upomnienia, czy jakieś no, rzeczowe, czy finansowe? Tak, jeżeli chodzi o starzyści kierowanych do ruchu, no, pan radny pyta, czy będzie nagroda, czy upomnienie. Jeśli będą, upomnienie pan pyta. Nie no. Upomnienie. Nie słyszałem. Kogoś karę za to, że to było. Dobra, ale pan zapytał upomnienia, możemy otworzyć na pewno. Nie, nie, tak było. Tak było? Tak. On jest nagrany, tak? No więc myślałem, że chodzi pan o to, że oni się gdzieś tam zachowują, bo miałem takie sygnały, że któryś ze stażystów ubliżał kierowcy, tak? Ale nie mam potwierdzenia, tak? Nikt mi o tym nie potwierdził, miałem tylko sygnały od osób. Tak jakby, ale nie potwierdzono mi tego w takim sposób domu, jak gdzie i kiedy. Więc nie będzie upomnień, bo na razie nie ma za co, tak? A nagrody pomyślimy. Zobaczymy, jak do końca będą się sprawowali, jak będą wyglądali podejrzewani. Bardzo dobrze się sprawuje.